13 tom, 6 czerwca 1921 roku. Dzieło odkupienia znacznie przewyższa dzieło stworzenia. Ale jedno i drugie jest nadal bardzo w tyle w porównaniu z dziełem wypełnienia woli Bożej. Życie w woli Bożej jest największym cudem, jakiego może dokonać wszechmoc Boga. Zatracałam się w świętej woli błogosławionego Jezusa i myślałam sobie, co będzie większe, bardziej różnorodne i wszechstronne, dzieło stworzenia czy dzieło odkupienia? A mój zawsze ukochany Jezus powiedział do mnie, córko moja, dzieło odkupienia jest większe, bardziej różnorodne i wszechstronne niż dzieło stworzenia. W rzeczywistości jest o wiele większe, tak iż przy każdym akcie dzieła odkupienia istnieją ogromne morza, które otaczają dzieło stworzenia. Z dzieła stworzenia, które otoczone jest dziełem odkupienia, nie pozostaje nic prócz małych rzeczek otoczonych rozległymi morzami dzieła odkupienia. Kto żyje w mojej woli, kto przyjmuje jako własne życie mój fiat voluntas tua, bądź wola Twoja, to przepływa w tych ogromnych morzach dzieła odkupienia, rozprzestrzenia się i rozchodzi razem z nimi, tak iż przewyższa samo dzieło stworzenia. Dlatego tylko życie mojego fiat może przynieść prawdziwą cześć i chwałę dziełu stworzenia, ponieważ mój fiat mnoży się i rozprzestrzenia wszędzie i nie ma granic. Natomiast dzieło stworzenia ma swoje granice i nie może stać się większe niż jest. Córko moja, największym cudem, jakiego może dokonać moja wszechmoc, jest doprowadzenie duszy do życia moim fiat. Czy uważasz to za nieistotne, że moja wola, która jest święta, ogromna oraz wieczna, zniża się do stworzenia i łącząc się z wolą stworzenia, rozprasza ją we mnie i sprawia, że ja staję się życiem wszystkich czynów stworzenia, nawet tych najmniejszych. Tak więc jego bicie serca, słowo, myśl, ruch, oddech stają się biciem serca, słowem, myślą, ruchem, oddechem Boga żyjącego w stworzeniu. Ukrywa ono w sobie niebo i ziemię i tylko pozornie widać w nim stworzenie. Większej łaski i wspanialszego cudu oraz świętości bardziej heroicznej nie mógłbym ci dać niż ta, którą jest mój fiat. Spójrz, dzieło stworzenia jest wielkie, dzieło odkupienia jest jeszcze większe, ale mój fiat, czyli doprowadzenie stworzenia do życia w mojej woli, przewyższa jedno i drugie, ponieważ przy stworzeniu mój fiat stworzył i wydobył na zewnątrz moje dzieła, ale nie pozostał w rzeczach stworzonych jako centrum ich życia. Przy odkupieniu mój fiat pozostał jako centrum życia w moim człowieczeństwie, ale nie pozostał w stworzeniach jako centrum ich życia. Co więcej, jeśli ich wola nie przyłączy się do mojej woli, owoce mojego odkupienia stają się bezużyteczne. Natomiast dzięki mojemu fiat, czyli dzięki temu, że stworzenie żyje w mojej woli, ja pozostaję jako centrum życia stworzenia. Powtarzam ci więc, tak jak innym razem, że mój fiat voluntas tua, bądź wola Twoja, będzie prawdziwą chwałą dzieła stworzenia i spełnieniem obfitych owoców dzieła odkupienia.
To dlatego nie chcę od Ciebie niczego innego. Chcę jedynie, aby mój fiat był Twoim życiem i abyś nie dążyła do niczego innego poza moją wolą, ponieważ pragnę być jakby centrum Twojego życia.